Witajcie w 18 odcinku Organs Please. Cóż, mamy nowych kolegów. Jest z nami Nowa, Kat, Zbigniew oraz Galahad. I chyba Chris Senior, chociaż nie wiem, czy to już nie był wcześniej, aj nie pamiętam. No niemniej jednak na pewno te trzy osoby są nowe i pozbyliśmy się jednego pracownika wcześniej. Możecie dać w komentarzach, jak ktoś dojdzie, który pracownik został pozbyty w przerwie, to znaczy wysłałem go na Arkę. Bo gdyż miał słabe statystyki, był kiepski, trzeba było mu dużo płacić, więc się go pozbyłem. Na koszt tego, że będę miał nowego pracownika na przyszłe wykorzystanie, czyli dzisiaj. Dzisiaj robimy polimery, już jestem tutaj porozkładany w miarę. I robimy canned food, żeby zapewnić jedzenie na Arce. I to na razie tyle. Jeżeli wykonam te zadania, wtedy wejdę open boarda i będziemy myśleć, jak to poprzestawiać. A tym samym skupimy się na otwarciu nowego dnia. The vaccine batch with chips in it's much larger than we anticipated. More lucky chip owners are coming your way, but that's not all. Czyli chipy były trochę, są trochę lepsze niż im się wydawało, więc będzie coraz więcej ludzi. Dwóch kolonistów z Arki zostało zwolnionych przez short circuit, przez te jakieś przepięcia. Byli elektrykami. Dobra, mamy zdobyć trzech elektryków, którzy wytrzymają 5 tazerów. 5 razy stazerowanie. Oj, dobra. Ciężki temat. I Judgment Day. Finish altar taski. No akurat Judgment Day mamy wykonany, tak? Bo jeżeli sobie przejdę tutaj, to tak, to jest główne zadanie, a to mamy tylko czekać na inspektora dzisiaj, więc tutaj już nie będzie żadnych problemów, prawda? Ty masz jakieś zadanie, mnie to nie interesuje, z Virtus Populi nigdy nie chcę współpracować. Mamy tu psychologa, który wchodzi, mamy blogerkę, mamy entertainera, prawda, też się przyda. Mamy journalista, prawda, ty wchodzisz na Tomorrow Shift. Ty jesteś psychologiem, nie chcę psychologów więcej. One of Government College, profesor, ten out to be agitator w zwert 66 na 9. Mamy zrecyklować trzech wizytorów z numerem 69. I mamy zrecyklować agitatora z wert 69. No okej, no jeżeli tak trzeba, ale skąd mam wiedzieć, gdzie jest ich batch number? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest ich batch number? 69 batch. To chyba jeżeli będą, albo to są jakieś seksualni liberatorzy. Czyli to nie jest gra dla młodych, uwaga. Dobrze, wiem o co chodzi. Czyli muszą mieć jakieś odznaki czy coś takiego. No nie wiem, ty jesteś elektrykiem, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymałeś, wchodzisz. Ty jesteś elektrycjanem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wchodzisz. Wiem, że na minus dostałem, ale muszę kogoś tu spalić. Jesteś barmanem 6 na 9 recycle. Jesteś bunkerem, wchodzisz. Ty jesteś elektrycjanem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk, wchodzisz. Nie jest to najlepszy pracownik, ale tu jest aktor. Nie masz badża 6 na 9. Pyk, wchodzisz. Fuel jest mi potrzebny. Pyk, tabulator. Dobra, polimersy muszę robić. Ok. Czyli generalnie, jeśli muszę robić polimery, to nie potrzebuję mieć już ciebie, nie potrzebuję mieć ciebie. Ciebie nie potrzebuję, ciebie. Nie da się ich jakoś, kurde, usuwać łatwym klawiszem. Dobra, do polimersów jeszcze tych dwóch nie potrzebuję. Okej, czy ktoś z nich jest bardzo zmęczony? Nie. Więc polimersy się robią. Tylko nie wiem, czemu ten bonflower się nie robi, bo kości się słabo robią. 172 się robią, to ja nie wiem, o co chodzi. Według mnie to dobrze pracuje. Coś tu nie gra. Dobrze, zróbmy jakieś zadanie. Skóry są potrzebne. Albo medykamenty. Jeżeli bym wycofał jedno zadanie, to my tu nowego wskoczy. Mydła mi wskoczą za 1700. To już się bardziej opłaca. Zobaczmy. Mydła czy to? 1700. No to jest już kupę kasy. To akurat bym opłacił. Jakbyśmy wzięli mydła. Akurat robię bonflower i robię fatsy. Więc myślę, że w mydła możemy pójść. Pójdziemy w mydła. Bo teraz mam tutaj w ogóle dużo właśnie gości. Od tu jest ham, od mięsa. Tu jesteś też od ham.
Mid section, fat section, więc mogą tu produkować śmiało. Ty jesteś woven threads i fat, to jesteś sylwek, tutaj będziesz do mydła pójdziesz. Ty jesteś sadysta, skin section. Skin section. No tutaj w teorii moglibyśmy przyspieszyć te polimery. Na 150. Możemy przyspieszyć, ale to mi tak nie za wiele da. Ty jesteś fury. Hair section. Gain blood. Skin section. O. To to jest skinner. No właśnie, może kogoś tu wyrzucę. Ty jesteś bone crusherem. To ty w takim razie, Kat, wskoczysz tutaj do skin section. Jeszcze jeden bone crusher by mi się przydał. Nathan. Come hands. No nie wiem, dobra, niech idzie tu. 230 to się robi. A to mięsa musimy produkować, żeby tutaj to mydełko się robiło. I tak to schodzi na bonflower, idzie na dwie jednostki, więc każdy jest w miarę obsadzony i na razie robimy mydło. Po jednej rzeczy. Electrician, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a nie muszę tutaj go dawać, już zapomniałem. Jesteś 6 na 9, więc recyklujemy. Jesteś inżynierem. Mamy znowu kart szarka i typa tutaj na recycling z badżem 6 na 9, więc się pozbywamy, prawda? Teraz recycle the agitator from verse 6 na 9. Jakiegoś agitatora musimy się pozbyć. Mamy znowu kart szarka. Możemy sprzedać blueberry do syndykatu. Możemy zrecyklować blueberry. Dostaniemy 505 do tego. No to idziemy w niebieski. Tak się chciałem blueberry pozbyć, bo mnie tu szlak z nią trafiał. Więc przykro mi. Dostaliśmy debuff. No trudno. Wszystkim skoczył stres. No bywa i tak. Tylko teraz mi nikt polimersów nie robi, więc ktoś mi musi te polimersy zapewnić. Mydło też chciałbym szybko zapewnić. Not enough resources at warehouse. Co tu jest potrzebne? Tu jest tylko potrzebne kości. No to co oni te kości robią, czy nie robią? No dobra, no to ty idziesz do polimersów i sieć tak, żeby mi nie płakało. Ale tu będzie jeszcze wołać o bonflower. I co bym nie wybrał, będzie źle. Co bym nie wybrał, to będzie źle, więc dobra. W takim razie ty zostaniesz z powrotem tutaj. A z midsectiona ciebie tutaj przerzucę. 8,90. A Gartak 92. To ten se lepiej radzi. I na razie niech cisną te skóry. Skóry są w miarę okej, okay, ale dobra, no czekamy z tym mydełkiem. Nie mam kogo wrzucić, ja też bym chciał, żeby wypoczęli, nie? Dobra, agitatora trzeba. Ty idziesz na spalonko. Ty idziesz... No i robota wykonana. Dobra, barber. Muszę troszkę ludzi podspalać, bo potrzebujemy mieć troszkę więcej. Ty jesteś spoko ziomkiem. Możesz wejść. Jesteś streamerem, prawda? Też streamera wpuścimy. Ty idziesz na spalonko. Ciałek mi też zaczyna brakować. Janitora oczywiście wpuścimy, bo to jest dobry ziomeczek. Doładujemy fabrykę. Programista jak najbardziej, tylko że nie jest z niebieskiego. Tu możemy dać na recycling i mamy wykonane kolejne zadanie, czyli polimersy. I teraz jak polimersy mamy wykonane, to myślę, że tutaj wszystkim tym, którzy tutaj pracowali, damy sobie po prostu odpocząć, bo się boję, że są właśnie przemęczeni tutaj chłopaczki i nie chcę ich tutaj męczyć, a oni niech tu cisną. I teraz tak, ty pójdziesz, Miśku, do mydełka, żeby mydełko troszkę szybciej się produkowało. Jeśli chodzi o fatsy, jak tu stoję z fatsami? No słabo. Generalnie słabo, 40 powinni dać radę, no niech produkują, jeszcze 9 godzin zostało. Ktoś musi odpocząć. Ktoś musi odpocząć. Dobrze, tu na recycling jakiegoś typa oczywiście. No ty jesteś niebieski, już dobra, wejdziesz na minus 46, ale tam ciulno. Więcej niebieskich po prostu potrzebuję, tyle wam powiem. Minus dwójkę, minus 42, because fuck logic, chcę jak najwięcej osób tutaj dopuścić. No i to jest dobre ciałko na recycling, prawda? Ty jesteś co? Electrician. No idziesz na spalenie tam śmieć frajerom. Ty możesz iść na recycling.
więcej na recykling, bo więcej ciałek muszę mieć. Jesteś spoko, ziomek, barber, jak najbardziej, najchętniej ty tu przyjmę. Sexual Revolution, seksualna rewolucja. Zwert 69 zinfiltrowali moją fabrykę i jeżeli jest jakaś godzinka, no to oni się tam wzajemnie zadowalają jeden z drugim. Możemy poinformować rząd o tym, że się tutaj lubieżne rzeczy dzieją, ale losowy pracownik zostanie zrecyklowany. Stres mi wszystkim spadnie i produktywność wzrośnie. Mogę zaprosić pastora, no nie chcemy, albo zawołać Hands of Earth i lojalność mi spadnie. No to tylko to, to jest, stracę jednego pracownika, już trudno. To jest frajerem, kto Nathan, i tak ciebie nie chciałem. Stres mi niby miał spaść, a tutaj jednak debuffy wpadły. Więc nie do końca czaję, na czym to polegało. No dobra, to który mi tu odpadł? Nathan? Któryś tutaj z pracowników? No nie wiem. Nie wiem, gdzie on był wsadzony. Jakby brakuje mi tej informacji zawsze, gdzie tu był ktoś wsadzony. Niby stres miał spaść, a tu widzicie, że jednak wzrosło wszystko. Tak więc troszkę nie czaję. Anonimowy raport. Zielona małpa jest tutaj niestety na zrecyklowanie, więc przykro mi. Tak musi być, tak się musi dziać. Dobra, czy mogę jeszcze coś porobić? Oczywiście, że mogę coś porobić. Jeżeli jest szansa na dorobienie, no to dorabiamy, więc teraz tylko tych pracowników, którzy są tutaj zdebuffowani, muszę wszystkich teraz poodrzucać. I zobaczyć, kogo mogę wykorzystać. No tutaj wszyscy, którzy wypoczywają, to niech już wypoczywają, muszę ich chronić. Produktywność mamy co prawda na maksa, ale teraz tak. Skóry musimy robić, więc cóż. Ham Hands, jesteś Fury, tak? To tak nie bardzo, sadysta, skin section, tanning section, więc tutaj niech jest. Już więcej ludzi nie wsadzę. Anatol, ty wolisz co? Ach, tak samo. I Sylwka wsadzimy. A tu jest fatigue mi wzrosło, no ale już nie mam gdzie go wsadzić. Ich do odpoczynku nie mogę dać, nie? Więc muszę czekać. Chociaż wolałbym na przykład Gartaka tak tu zamienić. I tego też tu bym zamienił na przykład z Chrisem, bo nie jest aż tak zmęczony. A damy sobie tutaj Nivli. Dobrze, więc niech tu się produkuje. Ty jesteś spoko, ziomeczek, możesz jak najbardziej wejść. Ty jesteś spoko, o ciebie bardzo chcę. Ty idziesz na recykling, kobito. I znowu rządowe zadanie wykonane. No coś muszę tu jeszcze pobrać, no. Pacy. Medykamentów nie będę robił, chyba szybciej zarobię właśnie na tych mniejszych rzeczach. Facy, no to co, to przerzucamy was tak jak jesteście i róbcie mi po prostu facy, no. Tyle wam powiem. Tak w zasadzie jak oni by wypoczęli, to jeszcze jedno zadanie mógłbym wziąć, ale wiecie co, niech odpoczywają, nie chcę aż tak bardzo przesadzać, bo to też jest przesada. Ty jesteś elektrician, elektryka plot nie tyka, idziesz tutaj do grobu. No ty jesteś spoko, kurde niebieski, ale się tak mi tu niefajnie trafił ziomeczek. Tak słabo, idziesz na recykling. Więcej bym potrzebował niebieskich, kurczę, żebym jednak jutrzejszą zmianę miał jak tutaj obstawić, bo słabo to widzę. Dobra, może jeszcze jakieś zadanie, co? To na pewno nie wykonam, to na pewno nie wykonam. Bonflower też nie wykonam, to jest za 4 godziny, to tym bardziej. Kości, no to kości możemy porobić, tym bardziej, że już kości troszkę mamy. To piechotą, wiecie, to są dobre pieniądze. Baby Valley, myślę, że możesz coś porobić. I jeszcze stąd Kat może porobić, on jest co? On tutaj nie chce robić w tym. Chris? Skin section, to też nie bardzo. To tam jeszcze jest Zbigniew. Bone Crusher. Proszę mi tu robić kostki. Jeszcze kogoś mógłbym dać. To wy możecie iść teraz tu odpoczywać. 270. Kto tu jest taki wypoczęty? Pacy się robią, mają się robić, mają się produkować. 3 osoby dzisiaj zrecyklowane, więc muszę jeszcze kogoś, kurczę, dotrudnić. 270. Ktoś z tych, co tu odpoczywa, który jest najbardziej wypoczęty? Chris. Albo Dymek.
To jest od mięsa, a ten w okularach to to jest kat. Dobra, jesteś sfatygowany, ale już cię wsadzę tutaj. A co ty chcesz? A jednak ma jakieś tam perka, że jeszcze nie chce tutaj pracować. No to co? No to ty... Też nie? Boże, jakie to są dziady. Szlak mnie zaraz z nimi trafi. No to gartaka dawać. Też nie? Sami introwertycy, kurde, mi się tu trafili. No to kat. Ja pierdziele. Chyba żebyśmy przerzucili stąd kogoś. ...270-300 na godzinę robimy, to w sumie w 2 godziny i tak to opierdzielę. Dobra, to niech odpoczywają, idziesz na recycling. Ty też na recycling. No, free warehouse. Ja muszę body warehouse powiększyć. Za 600. Nie mogę upgrade'ować, mam już za dużo ciał. Tu będę palił. Będę palił ciałka. W takim razie zobaczmy jeszcze jakieś zadanko. To oni chcą, mineralsy. No to jeszcze mineralsy trzeba wziąć. Mineralsy się robi tutaj, czyli idziecie tutaj do krwi. Do krwi nikogo nie miałem. Więc zapierdzielacie, bo muszę, kurde, wykorzystać teraz ten potencjał, żeby jeszcze dorobić troszkę. 255, to nie tak, nie w tą stronę. 339, 240. No i mineralsy też robimy, prawda? Robimy facy i robimy bonesy, czyli kości. I wszystko obstawione. No mam nadzieję, że jeszcze nie będzie żadnych takich przykrych wydarzeń, prawda? A parę godzin jeszcze zostało. Więc lecimy. O, kolejny ziomeczek, jeszcze jakiś dobry mi się tu trafił. No nie mogę za dużo recyklować, prawda? Bo widzicie, że tu dosyć słabo leżymy, więc będę musiał teraz palić bardzo dużo osób. Taka prawda. Albo kogo się da, to będę po prostu wpuszczał, nie? 50 na 50, no chciałbym cię wpuścić, zatrudnić. Order complete, wykonałem. Mita wykonałem. No to gratuluję wam, prawda? Zasłużyliście dzisiaj na odpoczynek, koledzy. Tutaj panowie kościarze. Nie, jeszcze ktoś tutaj od kości musi być. Galahad, ty nie jesteś zestresowany. Ty... Sylwek też nie. I ostatni jest kto? Nowa. Anatol. No kogo bym nie wziął, no to i tak będzie lipa, więc oni są wypoczęci, więc chodź tutaj pomóż. Nie pomożesz. Nowa też nie pomożesz, ale to są dziady. Sylwek. Anatol. Wszyscy są introwertykami? Poważnie? Gdzie to pisze? Chyba, że ktoś z nich tutaj jest introwertykiem. Ty nie. Introvert doesn't work alongside more than 2 employees. A, dobra. Czyli ty jesteś tu problemem. Zbigniew jesteś problemem. To Zbigniew wypadł. A biorę ich tutaj. Czyli Nowa i Galahad. Seksist jeszcze. Dodatkowo jeszcze seksysta. Co on? Nie będzie pracował z innymi genderami. No co za ludzie. Anatol, chodź tu. Dobra, 3-3-3. Szczęśliwa 3-3-3. Ja się zawsze o 3:33 budzę, jeśli o to chodzi, więc... Tu się coś zbadżyło. No, jest dobrze, mamy 10 tysięcy, nawet nie wiem na co wydawać te pieniądze. Dobrze, recyklujemy jeszcze ciałka, wolałbym jeszcze kogoś dotrudnić, cholerka. Więc jak jest tylko możliwość, no to fajnie by było kogoś dotrudnić, kurde. Na razie muszę palić, kurde, ludzi. O. Właśnie takich ludzi to ja tu szanuję. Prawda, jak najwięcej też dobrych ludzi chcemy wpuszczać tutaj do nas, albo recyklować na jakieś truchełka, albo minerały. Takich gorszych ludzi też, prawda, tutaj postaram się powpuszczać. Zadanka wykonałem. Już o tej godzinie nie będę brał żadnych zadanek, więc tutaj co najwyżej... tutaj co najwyżej tych wypoczętych ludzi ja sobie cofnę.
Baby Valley. Stąd kto jest wypoczęty? Galahad jest wypoczęty. I jest Zbigniew wypoczęty. Z was. Ty na pewno musisz przejść tu. Chris też se wypoczniesz. Kat będziesz mógł zapierniczać z mineralsów. Z mineralsów fajnie, żeby ktoś z nich wypoczął. Myślę, że... Dymek czy ty? Oboje są dobrzy, więc tutaj musiałbym jeszcze... No więc dobra, więc Gartak, zdobywasz mi tutaj mięso. Nowa. Meat section, fat section. Hair section możesz być. Cat. Blood section. Nie może sam pracować, więc musimy go tutaj wsadzić do kogoś. Seksista jeszcze, co za badziew. Więc Cat będziesz pracował z nim na krwi. Galahad, ham section. I skin section może być. I Zbigniew, bone crusher. Idealnie, wszystkie podstawowe mineralsy będziemy zbierali. No i to jest dobra obstawa, tak wam powiem szczerze. No teraz już nie będę brał żadnych zadań, bo kasy mam jak lodu, prawda? Myślę, że całkiem nieźle mi idzie. Oni wypoczywają, mają tam jakieś debuffy, ale to aż takie złe te debuffy nie są, prawda? I cóż, no. Jeszcze jednego pracownika. O, jest pięknie, kurde, wyliczone wszystko, nie mam już miejsca. Więc teraz tylko tak naprawdę wpuszczamy, ile się da. No dzisiaj mi dobrze poszło, no nie mam jak go wpuścić, a spoko ziomek. Dzisiaj mi zajebiście poszło. Tak jak ostatnio się nieźle napociłem, tak teraz przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z sytuacji. Mogło być gorzej, godzina została, prawda? Parę osób nawpuszczałem. Dużo czerwonych, niebieskich jeszcze więcej potrzebuję, tylko nie przyłażą tak, jakbym chciał. Chociaż bym chciał, żeby byłoby ich więcej, to jednak ten survivability muszę zwiększyć tutaj dla naszej arki, żeby mieć jak najszybciej wyższy poziom po prostu samej arki, nie? Więc jak tylko jest taka możliwość jak teraz, to ładuję jak najwięcej osób, żeby ktokolwiek mi tu jeszcze wpadł i zwiększył tą przeżywalność, prawda? No, mamy 50 ciałek, 11 tysięcy zarobiliśmy, dużo podstawowych surowców. Tutaj widzicie, ekipa jest też w miarę zadowolona, wypoczęta. Ciałka sobie tutaj ładnie pracują, to co trzeba jest recyklowane. Blood section mamy limit. Myślę, że tego mógłbym zupgrade'ować nawet wyżej. Żeby mieć większą pojemność, bo z tym jest różnie. Niech tu będzie doładowane, mogą to zrobić wcześniej. Mamy 10 tysięcy, body warehouse'a nie jestem w stanie zwiększyć. Tego też już więcej nie zwiększę, a na pozostałe rzeczy się po prostu zastanowię. Nie, bo jeśli chodzi o construction, to na razie nic mi nie doszło. Faction principles idziemy cały czas w niebieskich, więc tutaj widzicie, prawie jestem pionierem, jeśli chodzi o niebieskich, więc ciśniemy, nie? Ciśniemy. No. Dobrze, kończmy dzień, end of the day. Zdaliśmy inspekcję, wszystko jest pięknie, komitet nam ufa, jest zajebiście. No i widzicie, idzie całkiem nieźle, a to tak naprawdę dzięki wam, bo te porady ja cały czas czytam te wasze komentarze i cóż, no odpowiadam, nie? Teraz się nie cofnę tak bardzo do tyłu z tymi komentarzami, ale wiem, że piszecie sensowne rzeczy. No i co? Muszę zapłacić tak naprawdę 1600, tak? 1020 tu i other expenses 600, dostajemy 9600, czyli źle nie jest, bo mieliśmy bardzo dużo oszczędności, nagrody, prawda? Nagrodę komitetu za wykonanie zadania dodatkowego i jakiś inny przychód skądś tam się wziął, ale przez to, że mamy nowych pracowników, widzicie, raz, dwa, trzy, czterech pracowników, to ja nie muszę im płacić, więc to recyklowanie pracowników jest jak najbardziej spoko. Recyklujemy. Dymek, coś mi tu spadł. A co się tu z tobą stało, ty? Lojalność mu spadła. I fatigę ma duże. A, no właśnie. Im większe fatigę, tym mają niższe ten performance. No powinni wypocząć, nie? Ale mamy na maksa gwiazdki. Muszę dobić do levelu 10. Wykonaliśmy 19 na 18 zadań, więc tutaj jedno do przodu, ale też tak na styk.
No i co? Na następną zmianę bierzemy kolejne osoby, oczywiście wszystkich. A jeszcze się tu zastanowię, kto tutaj nam doszedł, bo doszedł nam Wright, Bailey, Taylor, King i Collins. Natomiast jutro się dowiecie, kto jak się nazywa, nie? Prawda? Dobra. Znaczy jutro. Jutro nie, bo jutro nie będzie tego odcinka. W następnym odcinku, kiedy się pojawi, bądźcie cierpliwi. Do zobaczyska, cześć.